Galęba, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezesie, jedno zdanie do tych marż węglowych, bo ten wzrost nastąpił, tak jak pan przyznał, z 20% na 25%, ale rok temu tona węgla kosztowała 600 zł i 20% marży to było 720, 120 zł przedsiębiorca zarabiał, plus transport powiedzmy 100 zł i ten węgiel gdzieś tam w granicach 800 zł był. Natomiast teraz, jeżeli weźmiemy marżę, cena zakupu 3000 i 25% dodamy, to mamy 3750, czyli rentowność czy zyski przedsiębiorców, one są procentowo, ale tyle kosztują, co tona węgla rok temu, czyli 750 zł. Byśmy średnio tu zrobili, ale gdzieś tam pewnie niektórzy stosują 30%, czyli one bardzo, bardzo dają duże dochody osobom handlującym w tej chwili tym węglem. To jedna uwaga. Druga pytanie mam do pana prezesa odnośnie importu zbóż z Ukrainy. Czy też UOKiK ma nadzór jakikolwiek, gdzie te zboża trafiają? A dużo się mówi o tym zbożu przemysłowym, czy tak zwanym no nie paszowym, nie konsumpcyjnym, tylko przemysłowym, trafiającym do przemysłu, gdzieś tam do mieszek, do peletu lub do płyt wiórowych i tak dalej. Też takie zboże importowane jest, czyli nie konsumpcyjne, nie nadające się nawet na pasze, na takie, tylko jakiś tam owiec, coś takiego z Ukrainy trafia w tej chwili dosyć dużo, bo właśnie takie informacje na Komisji Rolnictwa mieliśmy. I korzystając jeszcze z okazji, też również jeżeli tu o bankowości mówiliśmy, jedno pytanie do pana prezesa mam. Banki spółdzielcze, no akurat w moim regionie bank spółdzielczy Strzałkowo wprowadził w sobie, gdzie rolnicy negują to i przychodzą do biura, aby się zająć tym, no nie wiem na ile to jest słuszne, wprowadził sobie opłatę od wpływu na konto. Rolnik dostaje 10 tysięcy złotych powiedzmy za mleko z mleczarni, a oni mu pobierają na przykład 0,5%. Czyli dostał 10 tysięcy, on powinien mieć te 10 tysięcy na koncie. On idzie wypłacić, ma przelew na 10 tysięcy, ale bank mu pobiera 100 zł, czy tam 150 zł, czy 200 zł. No tak. I dostaje 9800, bo bank sobie ustalił, że od wpływu, nie od przelewu, nie od tego, bo rozumie, opłata od przelewu płacimy, decydujemy sobie, ale bank sam sobie uchwalił, że od wpływu pieniędzy, czyli trochę to takie okradanie moim zdaniem tego konsumenta czy tego rolnika, no bo jeżeli dostał przelew na 1000 zł, to ten 1000 zł powinien mieć w tym banku. A bank mówi, ja sobie pobieram za to, że pieniądze wpłynęły, ale przecież ten przedsiębiorca, który płaci powiedzmy za żywiec czy za cokolwiek 1000 zł, jak przelewa, to płaci opłatę za przelew 5 zł czy 7 zł, ponosi te koszty, a tutaj bank dodatkowo sobie bierze jakiś tam procent, no, mogę szczegółowo przedstawić ile procent, ale średnio mówię tak 200 zł czy tam od 10 tysięcy. No i to ja się nie mogę z tym zgodzić też, bo uważam, że monopolistyczne jakieś podejście lub no może uchwalić sobie, że będziemy brali 5%. No wtedy musielibyśmy uciekać z tego banku, ale często to jest groźne dla no, konsumentów czy uczestników w tym rynku bankowym, bo jedyny to jest bank powiedzmy w gminie, na wsi przede wszystkim, czy tam w okolicy, tak jak u nas są to jedyne banki, nie ma ten konsument, nie będzie jechał 30 km do Konina ze Strzałkowa, czy z Osieka Małego, czy z Orchowa do Konina 50 km. Jedyny bank w gminie, gdzie ma sieć tam powiedzmy 10 oddziałów, no i rolnicy są bez wyjścia. Konto musi być dzisiaj, każdy musi mieć założone. No jest to taki problem, gdzie się zwracają do biur i o pomoc z tym. No. Czy nie uważacie państwo? Mówię, że można by zrobić tak samo od naszych wpływów, ale z reguły jak dostajemy 10 tysięcy, to 10 tysięcy na tym przelewie jest, a nie 9800. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie pośle. Zaczynając od ostatniego, to znaczy pierwsza sprawa, bardzo dziękuję za sygnał. Zweryfikujemy i to, co mogę zapewnić, to również skontaktujemy się z Komisją Nadzoru Finansowego, żeby przyjrzała się tej sytuacji. Zanotowałem sobie nazwę, także tutaj podejmiemy też interakcję z naszym
zaprzyjaźnionym regulatorem, żebyśmy tą sytuację dokładnie wyjaśnili. Bez wątpienia to nie jest monopolista, chciałbym, żebyśmy rzeczywiście też pamiętali, pozycja dominująca na rynku jest domniemanie, którego trzymają się bardzo mocno sądy, gdzie my musimy bardzo mocno uzasadnić jakiekolwiek odstępstwo od tego. Domniemanie pozycji dominującej jest przy 40-procentowym udziału w rynku, na rynku właściwym. Więc tutaj oczywiście no w dzisiejszych czasach, powiem tak, banki mają tak szeroką ofertę, że ten dystans, o którym pan poseł wspomniał, często koszt związany z poniesieniem tego jest rzeczywiście może być uzasadniony korzyściami finansowymi współpracy z innymi bankami, uwzględniając też choćby inne usługi, z których korzystają czy to rolnicy, czy przedsiębiorcy. Oczywiście tutaj może być to trudniejsze, jeżeli na przykład ma jakiś ten konkretny rolnik ma na przykład kredyt obrotowy albo kredyt inwestycyjny, to oczywiście jest dużo bardziej związany, ale rzeczywiście jest to rynek konkurencyjny. My przyjrzymy się tej sytuacji, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że absolutnie tego typu sytuacja to nie jest praktyka monopolistyczna. To nie jest też nadużywanie pozycji dominującej, to nie jest element dotyczący zmowy, natomiast spojrzymy na to z punktu widzenia tak naprawdę rolnika jako też konsumenta potencjalnie. Więc tutaj tą sprawę pozwolę sobie wyjaśnić też w interakcji z KNF-em. Natomiast ja sam też korzystam z banku spółdzielczego, skądinąd między innymi. Także to też zawsze oczywiście od każdego z nas decyduje, każdy z nas decyduje z jakich usług, jakiego przedsiębiorcy chcemy korzystać. Wracając do tych elementów, o których pan wspomniał, import zbóż, nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w te elementy, o których pan wspomniał, jeżeli chodzi o import zboża z Ukrainy i jego przeznaczenie. Przypomnę, w tym zakresie tak długo, jeżeli nie mówimy o nadużywaniu pozycji dominującej, zmowie przetargowej bądź nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej, dopóty my nie mamy też narzędzi prawnych, które pozwalają na interweniowanie w mechanizmy wolnokonkurencyjne. Dla nas jest istotne, i to podkreślam, ja bardzo często nie posługuję się pojęciem wolnej konkurencji, tylko uczciwej konkurencji, bo naprawdę to jest dla nas kluczowe. I tutaj mamy postępowania, jeżeli chodzi o handel, jeżeli chodzi i mieliśmy te działania, jeżeli chodzi o choćby o tą infrastrukturę portową, natomiast nie bezpośrednio na zasadzie, co się dalej dzieje z tym zbożem, które jest importowane, jak jest przeznaczane, tutaj właściwe są instytucje podległe ministrowi rolnictwa. Natomiast co do marż, bo o tym pan wspomniał, to bez wątpienia prawda, znaczy przeciętnie mamy wzrost z 20% do 20%. I to jest widoczne w tym raporcie. Zachęcam do zapoznania się na stronie uoki.gov.pl. Natomiast proszę zauważyć, że marża uwzględnia ujęcie procentowe. Natomiast w tym samym czasie koszt obsługi kapitału obrotowego wzrósł znacząco w związku ze wzrostem stóp procentowych. Im mniejszy przedsiębiorca, tym większy ma koszt tej tak zwanej obrotówki. Znaczy, proszę Państwa, wspomnieliśmy o bankach spółdzielczych. Ja pamiętam, że przy niskich stopach procentowych ten poziom oprocentowania obrotowego on i tak się kształtował między 7 a 12%, mniej więcej tak jak ja miałem interakcję z rynkiem. Więc teraz ten koszt jest też wyższy, jeżeli ktoś nie dysponuje własnym kapitałem. Jednocześnie koszty transportu bardzo mocno wzrosły, choćby ceny paliwa z 5 do 8 zł. Nawet poniżej 5 w pewnym momencie, ale gdzieś tam około z 5 do 8, a tutaj jednak ten surowiec też jest transportowany na wcale niemałe odległości, koszty pracy, koszty usług. No dla nas to nie jest poziom marsz, który mógłby wskazywać, że mamy do czynienia z jakimś takim mocną eksploatacją rynku przez tych przedsiębiorców, zwłaszcza, że on kształtował się, proszę Państwa, zróżnicowanie, ale ten poziom był taki. To nie jest poziom nieracjonalny, że te marże rosną z 20 do na przykład 120%, czy do 80%, 70%, gdzie rynek próbuje już bardzo mocno, gdzie moglibyśmy z drugiej strony też spojrzeć, że znaczy, póki nie ma nadużywania i nie ma koordynacji, bo nie ma zmowy, to tak naprawdę to jest swoboda prowadzenia i każdy indywidualnie powinien ocenić te koszty. Dzisiaj podstawowy jest niedobór podaży. Jeżeli byłby węgiel, ceny byłyby naprawdę w bardzo takim też zracjonalizowanym poziomie. Natomiast proszę Państwa, no ja
miejmy świadomość taką, że de facto Europa bierze udział w wojnie hybrydowej. Te działania na rynku energii, czy to gaz, czy to węgiel, czy inne nośniki energii, one są naprawdę wykorzystywane przez Rosjan do tego, żeby zdestabilizować sytuację w Europie. Więc niestety, ale my ponosimy dzisiaj też jako skutki wojny i działań, które prowadzi Europa względem Ukrainy, przepraszam bardzo, Rosja względem Ukrainy, ale też względem Europy. Sytuacja jest bardzo zdestabilizowana na rynku energii i to też widzimy, zarówno jeżeli chodzi o węgiel, widzimy też, co się dzieje. To jest inny z kolei też sytuacja, którą badaliśmy, to jest rynek paliw, w tym między innymi ropy naftowej. Proszę Państwa, widzimy równoległe kształtowanie się cen pomiędzy rynkami państw członkowskich, co oznacza, że to nie jest tak, że u nas jest anomalia cenowa, tylko mamy sytuację poważnej destabilizacji bezpośrednio na rynku europejskim. We wszystkich państwach praktycznie członkowskich Unii Europejskiej widzieliście Państwo i to jest już też szeroko opisane, co się dzieje na przykład jeżeli chodzi o gaz. Ja naprawdę bardzo dobrze pamiętam, jak w zeszłym roku dobijaliśmy się do Komisji Europejskiej. De facto ja dopiero jakieś 6 tygodni temu podczas spotkania usłyszałem od komisarz Vestager podczas spotkania na jednej z konferencji wprost wskazane, że Rosja manipulowała cenami gazu także w zeszłym roku, gdzie w zeszłym roku, jak dobijaliśmy się do Komisji Europejskiej, byliśmy zasypywani argumentami o makroekonomicznym charakterze tego typu trendów cenowych. Więc no, dzisiaj ta świadomość tego, jakie działania w gospodarce realizuje Rosja, de facto destabilizując region, jest dużo większa i niestety to, z czym się borykamy, to są między innymi konsekwencje zaplanowanych i z determinacją realizowanych działań po stronie Rosji. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Nie widzę innych zgłoszeń. Zamykam posiedzenie. O kolejnym powiadomimy. Dziękuję pięknie.